Rozmowy po zachodzie. Dobry wieczór Państwu, mówią Rafał Regulski i realizujący audycję Rafał Polacki. W tej godzinie staniemy przed naszą szafą z ciuchami i westchniemy zapewne zrezygnowani. No ja nie mam co na siebie włożyć. Byłbym gotów złożyć się o ładny krawat na przykład, że tego westchnienia nie wydaje z siebie mój gość. Wygrałbym zakład, Pani Basiu? Tak, wygrałby Pan ten zakład. Moja szafa jest uporządkowana. Uporządkowana jak uporządkowana, ale rozumiem, że pani rano ma co na siebie włożyć. Tak, mam co na siebie włożyć i choć może to brzmieć w tej chwili dość nieprawdopodobnie, to ubieram się w praktycznie 5-10 minut. No niesamowite, ale to chyba wymaga dużych przygotowań w przeddzień wieczorem. Nie, również nie. To jest po prostu przemyślana szafa, która daje mi takie możliwości. No, ale to może jeszcze zaryzykuję takie twierdzenie, że być może dzień po dniu zakłada pani te same ciuchy. Również nie. Również nie. Wszystkie tezy zostały moje obalone, hipotezy, więc dowiemy się w tej audycji, mam nadzieję, jak to zrobić, żeby właśnie tak rano w 10 minut się ubrać, no i nie mieć tego problemu, tego odwiecznego pytania przed sobą, co mam na siebie włożyć, bo właściwie nie mam co. Stylistka Basia Józefiak jest naszym gościem w tej godzinie. Po angielsku nazywa siebie pani personal shopper. Co to znaczy? W takim wolnym tłumaczeniu mówi się, że jest to osobista stylistka. Shopper, czyli ten, kto chodzi po sklepach. Tak. Pomaga po prostu w zakupach. Czyli jeden na jeden z klientem umawiamy się i wybieramy dla niego najlepsze rzeczy. Ja to tylko zapytam, czy to lepszym słowem albo polskim odpowiednikiem tego nie byłby na przykład, nie wiem, osobisty zakupowy albo zakupiec? Tak, były takie próby i gdzieniegdzie słyszałam też i takie tłumaczenia, no nie są one najszczęśliwsze, więc pewnie ta osobista stylistka gdzieś będzie się bardziej utrzymywać. I jeszcze jedno tytułem wstępu muszę tutaj się dowiedzieć. Nawet tak pani funkcjonuje i sugerowała pani, żeby zapowiadać pani jako Basię Józefiak, a nie Barbarę. Odnoszę wrażenie, że wśród ludzi wolnych zawodów to coraz popularniejsza taka tendencja, żeby oficjalnie funkcjonować przy imieniu zdrobnionym. Chyba muszę się z panem zgodzić, że gdzieś tutaj te wolne zawody na pewno mają taką tendencję. Ale dlaczego? Dlaczego woli pani Basię niż Barbarę? No ja na pewno wolę dlatego, że mój zawód wiąże się gdzieś z nawiązaniem kontaktu. Wymaga empatii. W związku z tym zależy mi na tym, żeby klient nie czuł, że przychodzi do niego Barbara Józefiak. I żeby to nie brzmiało tak strasznie poważnie. Tylko, że po prostu spotyka się z Basią. Czyli i pani idziemy razem na zakupy. Poufala się pani od razu. Nie, to nie o to chodzi. Gdzieś kwestia przejścia na ty bądź nie, to jest indywidualna sprawa i nie mam na to zasady. Natomiast bardziej chodzi o tą kwestię budowania jakiegoś wizerunku. Nie chcę, żeby to było obwawane ścianą i taką bardzo poważną osobistością, tylko po prostu kimś, z kim można się zaprzyjaźnić. A zatem, proszę państwa, Basia Józefiak jest naszym gościem do 22. Będziemy rozmawiać o tym, jak się ubieramy, dlaczego te nasze szafy bywają pełne, a wydają się puste, kiedy już trzeba coś na siebie włożyć. Do 22. i jak zwykle telefon będzie czynny 618-654-654. Przypomnę, Rafał Polacki audycję realizuje, Rafał Regulski prowadzi, a nasz gość Basia Józefiak, mam nadzieję, wyjaśni nasze wszystkie wątpliwości. Light. We
Sprawy po zachodzie. 618-654-654 to numer do studia, a można też krótką opinię albo pytanie napisać na adres antena@radiomerkury.pl. antena@radiomerkury.pl. Do 22 krótkie teksty Państwa przeczytamy na antenie. Przypomnę, że rozmawiamy o tym, jak i dlaczego się ubieramy tak, a nie inaczej, dlaczego tych ciuchów często w szafie nam brakuje, pomimo że ta szafa jest tymi ciuchami wypełniona. Przypomnę, że nasz gość pani Basia Józefiak tego problemu nie ma. A ja dzisiaj kilka spotkanych znajomych pań z powodu tej audycji zapytałem, czy mają ten problem, że właśnie rano nie mają się w co ubrać i potwierdziły, że tak, że bardzo często. I tu widzę paradoks. Szafa pełna, a nie mam się w co ubrać. Pani Basiu, skąd ten problem? O co chodzi? Tak, główną przyczyną tego problemu jest to, że ta nasza szafa najczęściej nie jest kształtowana w sposób jakiś taki przemyślany. Brakuje tam jakiejś myśli przewodniej. No i wynika to z tego, że po prostu robimy zakupy spontanicznie, pod wpływem impulsu. To wynika z tego, że dajemy się namówić na promocję. Dajemy się namówić na zakup pod wpływem opinii sprzedawcy. Przyczyn jest pewnie bardzo wiele, natomiast generalnie wynika to z tego, że po prostu poddajemy się impulsowi zakupowemu i... Ale zaraz. Ten sprzedawca często mówi i się go nawet radzimy. Pytamy, jak w tym wyglądam, jak pani to ocenia, a sprzedawca mówi, no bardzo ładnie. Tak, oczywiście. Myślę, że 99% sprzedawców odpowie bardzo ładnie, bez względu na to, co tak naprawdę przed sobą widzi. Tak pani sądzi? To... Myślę, że wielu sprzedawców niestety w ten sposób myśli i mam tu na myśli głównie sklepy sieciowe, gdzie tak naprawdę ci sprzedawcy nie zawsze są przeszkoleni do tego, żeby nam faktycznie doradzić. W związku z tym ta porada jest taka bardzo subiektywna, no niestety czasem podyktowana po prostu chęcią sprzedaży i to jest, no... Bywa częstsze, niż nam się może wydawać. Tak. No tak, ale to ja mogę teraz podejrzewać, że pani mówi tak dlatego, żebyśmy sobie pomyśleli, że jednak bez tego personal shoppera sobie nie poradzimy. Nie, absolutnie nie jest tak i nie dlatego to mówię. Bardziej mam na myśli tutaj opinie osób, od których niejednokrotnie słyszałam, że no najnormalniej w świecie pani w sklepie powiedziała mi, że ten garnitur na mnie świetnie leży, a ja podchodzę i mówię, niech pan zobaczy. Tutaj odstaje, tutaj się marszczy. I po prostu na podstawie kilku drobnych elementów jestem w stanie wykazać, że niestety tutaj ta opinia nie była do końca w porządku. Aha. Funkcjonująca w handlu i marketingu zasada Pareto, tak zwana zasada 80/20, mówi, że 20% ubrań nosimy przez 80% czasu chodzenia w tych ubraniach. Innymi słowy, przez 80% czasu, w jakim chodzę właśnie w ubraniach, tak naprawdę noszę tylko 20% z tego, co mam w szafie. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, jeżeli ta zasada jest prawdziwa, to obojętnie, co będę miał w tej swojej szafie, to i tak będę korzystał zaledwie z 1/5 jej zawartości. To może stąd jest to wrażenie tej pustej szafy przy pełnej szafie. Musiałabym kiedyś zrobić swoje chyba prywatne badania, żeby sprawdzić, czy po analizie szafy według tego, o czym ja mówię, nadal ta zasada się sprawdza, ponieważ nigdy tego nie sprawdziłam, ale jestem przekonana, że jeżeli szafa jest faktycznie ukształtowana w taki sposób, jak to najczęściej robimy, czyli po prostu kupujemy spontanicznie, to tak naprawdę ogromna ilość tych ubrań po prostu leży bezużytecznie i nie mamy na nią pomysłu, to właśnie powoduje, że gdzieś wybieramy z tej szafy o poranku po prostu sprawdzone zestawy. Ograniczamy się do tych 20%, tak? Rozumiem. I rozumiem, że na przykład u pani to właściwie cała zawartość szafy jest równomiernie wykorzystywana, noszona, tak? Nie ma tam ciuchów, które dłużej leżą, częściej są używane. Tak to się jakoś rozkłada porówno, tak? Mówi pan o mojej prywatnej szafie. O pani szafie. Z całą pewnością byłyby rzeczy, które noszę częściej i takie, które noszę zdecydowanie rzadziej. Natomiast ta szafa jest u mnie zdecydowanie mniejsza niż była jeszcze na pewno parę lat temu. I tutaj tak naprawdę tkwi klucz.
do tego, żeby zrozumieć, co trzeba zrobić, żeby ta szafa faktycznie bardziej nam służyła, czyli mieć tych ubrań zdecydowanie mniej, choć może się to właśnie wydawać no dziwne, ale po prostu mniejsza ilość ubrań daje nam możliwość ogarnięcia tego wszystkiego. Wtedy wiemy tak naprawdę, co się w tej szafie znajduje. Mamy też szansę na to, żeby ją przemyśleć, stworzyć jakieś nowe, ciekawe rzeczy, ponieważ jest tego po prostu mniej i musimy na tej bazie po prostu znaleźć dużo więcej ciekawych rzeczy. A to się da zrobić. Myślę, że tutaj już została powiedziana między wierszami bardzo jedna ważna rzecz. Taka mianowicie, że nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo pieniędzy wydajemy niepotrzebnie na ciuchy. Tak, z całą pewnością. Bardzo często zdarza mi się widzieć szafy, w których wiszą rzeczy albo założone raz bądź dwa, albo, co gorsze, nawet z metkami. I to jest w 100% źle wydany pieniądz. Po prostu zmarnowane pieniądze. W związku z tym lepiej czasami wydać pieniądze na coś bardziej efektownego, lepszego jakościowo, droższego, ale zdecydowanie rzadziej. Po prostu dlatego, że przemyśleliśmy tą rzecz, że byliśmy pewni, że to jest na pewno dla nas odpowiednie. Ale to proszę powiedzieć, bo rozumiem, że przychodzi ten moment refleksji, że ja ten nowy ciuch w domu zakładam, tak? I co powoduje, że ja nagle inaczej go widzę, niż widziałem w sklepie? Tak, no na to może się składać kilka rzeczy. Po pierwsze, zupełnie inne oświetlenie w sklepach, które jest specjalnie dobierane w taki sposób, żebyśmy wyglądali naprawdę świeżo i dobrze się po prostu czuli w tym, co właśnie na siebie założyliśmy. No zdarzają się niestety również w sklepach tak zwane lustra wyszczuplające i to jest coś, z czym pewnie już wiele osób miało okazję się spotkać, ale jeszcze pewnie nie wszyscy są tego świadomi. No i to powoduje, że gdzieś rzecz, którą sprawdziliśmy sobie w sklepie i wydawało się, że wyglądamy w niej naprawdę świetnie, okazuje się, że w domu, że wcale nie wygląda aż tak fajnie, jak nam się w sklepie wydawało, więc to są te dwie pierwsze takie podstawowe rzeczy, a też bardzo istotną rzeczą, no w domu nagle okazuje się, że okej, ta marynarka jest naprawdę bardzo fajna, ale właściwie do czego ja mam to założyć? Mm-hmm. To proszę mi jeszcze powiedzieć, czy jest możliwość uniknięcia tej takiej wpadki właśnie z nietrafionym zakupem bez pomocy personal shoppera? To znaczy sam idę, ewentualnie, nie wiem, z rodziną, ze znajomymi i czy mogę uniknąć tej sytuacji, że nie dam się w cudzysłowie nabrać? Mm-hmm. Myślę, że trzeba by było zacząć od początku, czyli to, co ja, o czym już zdążyłam wspomnieć, czyli to, że ta nasza szafa najczęściej nie ma jakiejś spójnej koncepcji, nie ma jakiejś myśli przewodniej. Czyli my tak naprawdę powinniśmy sobie zadać pytanie, jaki chcemy kreować wizerunek. To brzmi może bardzo poważnie i tak górnolotnie. Jaki jest mój styl? Tak, jaki ma być, tak? To się do tego sprowadza, dokładnie. Generalnie chodzi o to po prostu, co chcemy wyrażać. W jaki sposób ludzie mają nas widzieć? Co mają myśleć, kiedy widzą nas po raz pierwszy? I kiedy zadamy sobie to pytanie, dalej możemy pójść w kierunku tego, żeby, nie wiem, wynotować czy przemyśleć po prostu cechy, które są z naszego punktu widzenia w naszym charakterze najistotniejsze. Czyli na przykład jesteśmy osobami kreatywnymi, jesteśmy osobami pozytywnie nastawionymi do życia. Rzeczy może być tak naprawdę bardzo wiele, które będą chciały, które będziemy chcieli podkreślić. No, tak. Bardzo jestem ciekaw właśnie, ilu z naszych słuchaczy, ubierając się rano czy robiąc zakupy, rzeczywiście zastanawia się nad tym, jak ja chcę być widzianym. Kogo chcę, żeby we mnie zobaczono. Tak, ja myślę, że to może się wydawać właśnie gdzieś takim przerostem formy nad treścią, ale proszę mi wierzyć, nawet krótka refleksja na ten temat powoduje, że czasami spoglądamy na tą szafę w zupełnie inny sposób. Bo jeżeli mamy do czynienia z osobą, która chciałaby powiedzieć, że jest osobą pewną siebie, a ciągle ubiera się w szarości, no to kto ma to zauważyć? Oczywiście, ona będzie się wyrażała w określony sposób, ona będzie gestykulowała w sposób, który nie będzie budził wątpliwości. Natomiast za tym nie pójdzie ten ubiór,
a fajnie by było, żeby to wszystko razem ze sobą było spójne. W związku z tym zadać sobie to pytanie gdzieś przez chwilę, chociaż na ten temat się zastanowić. To nie chodzi o to, żeby robić z tego wielkie ćwiczenie, ale gdzieś po prostu pozwolić sobie na tę chwilę refleksji i może to spowoduje, że idąc następnym razem do sklepu, nie wybierzemy po raz kolejny szarej rzeczy, tylko może postawimy na coś czerwonego. Jeśli to byłaby na przykład cecha, która byłaby dla nas istotna. A proszę powiedzieć, czy to, o czym mówimy, to zmaganie się rano z szafą, to jest, staje się udziałem, ja tak się przełapałem na takiej myśli, wyłącznie kobiet, czy nie tylko? W dużym stopniu kobiet, ale nie tylko. Tak, ja myślę, że to wynika z tego, że kobiety bardziej przykładają wagę do tej kwestii wizerunku i dlatego one bardziej się zmagają z tą kwestią, że otwierają tą szafę i chciałyby wyglądać dobrze, ale jednak znowu nie mają się w co ubrać. A no, pewnie troszeczkę tutaj stereotypowo do tego podejdę, ale no, gdzieś pewnie mężczyźni myślą w taki sposób, no okej, no mam dużo tych rzeczy, nie mam się w co ubrać, ale dobra, wezmę cokolwiek. Nie zastanawiają się pewnie nad tym aż tak często i tak długofalowo, jak pewnie robią to kobiety. Ja w dalszym ciągu naszej rozmowy zapytam panią, co pani widzi na ulicy. Czy widać te zmagania kobiet z szafą i nie widać tych zmagań mężczyzn z szafą? 618-654. 654. Może mają państwo jakieś pytania albo swoje doświadczenia z poranną szafą pełną ciuchów. No i ku memu zaskoczeniu pierwszym słuchaczem, który dzwoni, jest mężczyzna. Dobry wieczór panu. Witam serdecznie, pozdrawiam. Bardzo nam radio miło. I słuchaczy. Cóż pan nam ciekawego powie? No jadę autem właśnie i tak się przysłuchuję tutaj tej rozmowie na temat tej szafy, kształtowania tego wszystkiego. To taka myśl się nasunęła, że gdybym miał poprosić jakiegoś pana lub panią, która ma iść ze mną do sklepu, i żeby ona mi pomogła, co mam kupić, to ja bym się czuł taki troszeczkę, nie wiem, gadkowaty. Mm-hmm. Dlatego, że ja kupuję rzeczy, ja może chciałbym kupować rzeczy z pierwszej półki, można powiedzieć, tak? No ale wiadomo, jak krawiec kraje, no to tak samo tutaj, jeżeli stać mnie na takie rzeczy, kupuję takie i finał. Nie wiem, czy ludzie, którzy potrzebują pomocy takiej, czy to są ludzie, którzy oni się wstydzą, boją, czy w ogóle już nie mają jakiegoś tutaj wyczucia, czy... Przecież najlepiej się czuję w rzeczach, w których będę się dobrze czuł. Bo jeżeli miałbym kupić jakieś spodnie, które dajmy na to, ktoś je teraz tutaj kreuje, one są modne, a ja bym w nich wyglądał, że sam sobie się nie podobam, no to przecież wiadomo, że kupuję to, co mi się podoba. Nie to, że akurat jest w sobotę modne, czy od przyszłego roku będzie modne. Oczywiście modne, podoba mi się, kupuję, ale tutaj, żebym kogoś potrzebował do ubierania mnie, do pomocy, do podpowiadania, to jakoś dla mnie tak dziwnie to brzmi po prostu. Rozumiem, jak jest człowiek zaganiany, nie ma czasu kompletnie, ale cała przyjemność chyba tkwi w tym, kiedy upatrzę sobie jakiś ciuch, albo nawet widzę na facet idzie, patrzę, ale ma fajne buty, czy ale fajną kurtkę. O, takie coś chcę sobie kupić, bo to mi się podoba, ale
żeby tutaj nie wiedzieć, co kupić i jak się ubrać. Najważniejsze, żeby czuć się swobodnie, czuć się dobrze w tym i nie wiem, czy to jest ważne pokazywać, że ja jestem surferem i ja mam zimą chodzić teraz, nie wiem, ubrany jak surfer, bo ja na przykład kocham to czy tamto. Ja trochę piszę tekstów i gram na gitarze, więc nie wiem, czy miałbym się pokazać teraz, chodzić z długimi włosami i ubrany jak gitarzysta, czy jak muzyk, kiedy nie czułbym się w tym dobrze po prostu. Tak, no poruszył pan kilka bardzo ważnych kwestii. Zacznę na pewno od tego, że tak jak pan wspomniał, to, że jest pan gitarzystą, to jest oczywiście jedna rzecz i nie musi być tak, że pan... Przepraszam, tak? Jestem też budowlańcem, także tutaj nie żyję. O właśnie, tak. Ale jestem też budowlańcem. Rozumiem. Łączy pan gdzieś dwie, powiedziałabym, dość różne od siebie sfery. No i właśnie, i teraz, kiedy ja umawiam się z klientem na spotkanie, to moim pierwszym pytaniem jest właśnie to, co ten człowiek chce wyrazić. W związku z tym pana zapytałabym o to, czy pan chce wyglądać jak gitarzysta, czy pan chce wyglądać jak budowlaniec. Ja wiem, że to może się wydawać panu zabawne, natomiast chodzi o to, że są ludzie, którzy chcą pewne rzeczy podkreślić, a są też takie rzeczy, o których kompletnie nie chcą mówić. I panu w zupełności wystarczy fakt, że pan wie, czym się zajmuje, ale nie musi pan tego wyrażać swoim ubraniem. I ja coś takiego uwzględniam, będąc z panem na zakupach. W związku z tym też kwestia tej mody, o której pan wspomniał, to jest coś, od czego akurat styliści, ale będący takimi typowymi personal shopperami, raczej stronią, ponieważ właśnie my ubieramy ludzi w sposób najbardziej do nich pasujący, a nie taki, który jest w tej chwili modny. I to jest bardzo cenne, co pan wspomniał, ponieważ absolutnie nie o to mi chodzi, żeby swojego klienta przebrać, ponieważ w tej chwili modne są kwiatki, ponieważ w tej chwili modne są paski, w związku z tym ja na siłę będę chciała mu je wcisnąć. Absolutnie nie od tego jestem i nie na tym polega moje zadanie. I ja rozpoznaję... Tak, bardzo proszę. Samo słyszałem, że ludzie kupują samochody, w których na przykład by dobrze wyglądali. Jeszcze raz? Ludzie kupują auta, w których by dobrze wyglądali, albo że on jest, dajmy na to, nie wiem, lekarzem czy prezesem i on musi jeździć Audi Q7 czy czymś innym, a mi się daje, to jest chyba wtedy nawet nie wyrażenie siebie, tylko że gdzieś jest bieganie za czymś, że za wszelką cenę, ja mam taką funkcję, to ja muszę mieć brykę taką czy inną. Mm-hmm. I mi się wydaje, że wrócę do tego tematu znowu, że kupuję auto, na którym jest stać, gdzie nie będę musiał gdzieś się boksować, mocować, że muszę mieć kasę teraz na opony, na piętnastki, na... No nie, auto, ja podchodzę do życia na przykład, że mam je zawieźć, mam je przywieźć. I tak samo traktuje pan ciuchy, rozumiem. Tak, i rzeczy mają być dla mnie wygodne, one mają być dla mnie przyjemne. Ale ja jeszcze pana tylko... Pozwolę sobie dodać jeszcze właśnie to, że punktem wyjścia jest właśnie potrzeba klienta. Jeśli pan nie ma potrzeby tego, żeby właśnie wyrażać swój status materialny poprzez ubrania, samochód i tak dalej, no to ja na pewno bym tego nie zrobiła dla pana, będąc z panem w sklepie. Są osoby, które będą chciały coś w ten sposób wyrazić i... Tak, ale ja co wyrażać poprzez ubiór, bo charakter, osobowość, nie tylko kwestię materialną czy status zawodowy, tak? To nie tylko te rzeczy. Myślę też o pewnych po prostu cechach takich charakteru, które też niejednokrotnie ludzie mają ochotę podkreślić, tak? To ta wspomniana przeze mnie pewność siebie, no jest bardzo istotną rzeczą, a przez ubranie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie można to wyrazić. Natomiast ja jeszcze pana zapytam tylko, bo pan powiedział, że zdarza się panu zobaczyć fajne buty u idącego mężczyzny i pan potem na takie poluje. Mam takie pytanie, czy kupując te buty, jeżeli pan tym tropem podąży, czy pan w momencie zakupu tych butów zastanawia się, czy one będą pasowały do tych spodni, które pan już ma, do tej koszuli, którą pan już ma, t-shirta na przykład? Może inaczej. Buty, które na przykład zobaczę u kogoś, są fajne, nie biegnie na siłę, ale
kiedy już jestem i są one, to jeszcze musi być moment, że je zakładam, rzeczywiście ja w nich fajnie się czuję. To jest podstawowa rzecz, oczywiście. One do mnie pasują. Tak. I teraz pytanie, bo wyleciało mi z głowy, co pan zadawał, to zadał pytanie, że... Czy w momencie zakupu butów, które pan u kogoś podpatrzył, zastanawia się pan, czy te buty będą panu pasowały do tych ciuchów, które pan już ma? No wie pan, to troszeczkę smaku mam i wiem, że na przykład dzisiaj są czasy takie, nie było czasów chyba takich, że możemy chodzić ubrani, jak chcemy, można dosłownie powiedzieć. Tak. Bo są to na przykład, przykład jest, kiedy do opery, kiedy się nie chodziło w wyciorach, czy w jakichś koszulach rozpiętych, chodziło się całkiem inaczej, był taki stosowny bardziej ubiór. I do teatru też również tak było. Także dzisiaj trampki pasują, nosi się do garniturów. Kalosze, kiedy były noszone kiedyś, wiadomo, przez kogoś, że raczej z miasta się kaszyny nosiło takich, a przyszła moda, że po prostu kalosze zaczęło, producenci zaczęli robić bardzo eleganckie, że nawet momentami nie było wiadomo, że to są kalosze. Tak. I w dzisiejszych czasach, gdyby jakiś artysta, czy jakaś znana osobistość wyszła na scenę i pokazałaby się, dajmy na to, w czymś, co było krytykowane, no nie z tej ziemi, wydaje mi się, że bardzo, bardzo wiele osób kupowałoby to, chodziłoby z tym. Bez względu na to, czy dobrze wyglądają, czy niedobrze, czy to jest ze smakiem, czy nie. Dlatego tylko, że ta osoba, ona to nosi. Tak. I ja na razie nie należę do osób, które naśladują mnie. Te buty, o których wspomniałem, to mówię, że podobają mi się. Ale kiedy widzę, że one rzeczywiście, kiedy je dotykam, kiedy wkładam je na nogę, to wtedy nie, bo widzę, a nie, jednak nie, jednak inaczej wyglądają, kiedy ja je założyłem. Czyli pan swoim ubiorem wyraża swój indywidualizm, wolność, tak, niezależność. Tak jest. Tak. Ale wiadomo, że nie pójdę w podkoszulku na jakieś spotkanie, kiedy już będę wiedział, że osoby będą ubrane, że to jest wieczór jakiś, gdzie no będę Jasne. Troszeczkę śmiesznie wyglądał. Czyli prawda? Nie przesadza pan też z tym manifestowaniem pewnych... Nie. Ale czasy są piękne, dlatego powtórzę, że możemy chodzić ubrani jak chcemy. I ci, którzy nawet kreują tą modę, gdzie jest w telewizji taki program i widzę, że nieraz jak dla mnie są ubrani jak pajace po prostu w jakichś melonikach, tak? Ja to odbieram w ten sposób, ale on ma prawo do tego. Tylko najbardziej mnie gdzieś tutaj śmieszy, kiedy on mówi, że dana osoba, jakaś znana artystka nawet była w jakiejś sukience, która była źle skrojona, czy nie pasowało. Ja zaraz tutaj... o to jeszcze też zapytam. Dziękujemy panu bardzo. Dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. A więc to była taka manifestacja właśnie własnego stylu. Słuchacz chyba dość odważnie podchodzi i jest, słyszymy, pewien swego, tak, gustu. Tak, i to bardzo mnie cieszy, że tutaj słuchacz wie, co do niego pasuje, potrafi znaleźć to, w czym mu dobrze. I gdzieś tutaj ma pewną jakąś tam koncepcję, bez względu na to, czy ona jest sprecyzowana, czy nie. Natomiast ma pewną myśl przewodnią i to jest bardzo, bardzo cenne. To jeszcze, panie Basiu, odbierzmy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Dzień Znowu wieczór. Mężczyzna. No, panie chyba dzisiaj przeglądają swoje szafy. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór radio słuchaczy. Więc w 100% popieram mojego przedmówcę. W 20%. Bo ja wychodzę z tego założenia. Nie patrz na modę, patrz na wygodę. Ja też. Jeżeli jest modny jakiś ciuch, a ja w nim będę wyglądał jak klał, no to po co ja się w niego będę ubierał? Jeżeli, jak ten pan powiedział, buty, elegancko, bo jakiś tam artysta ma jakieś buty, no więc hura, szał, bo buty muszę te kupić, bo mam artysta. Proszę pana, a zakupy robi pan sam, czy nie wiem, czy w towarzystwie? I jak ja coś kupuję, to ja idę sam. A jak ja idę z żoną, no to jest koszmar. To żona, jak idę z żoną, żona idzie na zakupy, no to jest koszmar. Ale niech pan powie... Ja idę w konkretnym celu. Podobają mi się, na przykład, podobają mi się spodnie. Idę, kupuję spodnie. Podoba mi się koszula, idę, kupuję koszulę. Podoba mi się kurtka i nie patrzę, czy to jest Nike, czy to sam... Ale dyskutuje pan na przykład przy tym zakupie z żoną, czy to jest, czy pasuje, czy nie? Ja idę sam. Czyli pan ewentualnie towarzyszy żonie przy żony zakupach. Tak, przy niej, bo to jest koszmar. I teraz druga sprawa jest taka. A na czym polega ten koszmar?
zakupów. Ale co, że przymierza mnóstwo rzeczy żona, tak? Ojej, panie, regał za mały. No to jest częste, no chyba tak jest właśnie, zakupy. Że kobiety muszą przymierzyć więcej rzeczy, tak, to, to z całą pewnością. Ja mówię, idę i czyję na przykład tam mój rozmiar, nie będę mówił jaki, nie? I pan kupuje pierwszy, jaki trafi, tak? Pasuje, nie, biorę. Nie, ten, co mi się podoba. Nie pierwszy, jaki trafi. Podoba mi się na przykład ten kolor, kupuję ten kolor. Podoba mi się ten kolor, kupuję ten kolor. Podoba mi się te buty, kupuję te buty. Ja nie patrzę na to, że to są buty jakieś firmowe. Ja patrzę na to, żeby but na nodze leżał. To przepraszam, jeszcze panu zajrzę do szafy teraz i zapytam, czy pan ma dużo ciuchów tak na dziś, teraz? Jak pan rano ją otwiera, to pan ma tam bogactwo, czy to są na przykład dwie pary spodni na krzyż i pan nie ma wielkiego dylematu, bo dziś te, a jutro te? Nie, nie, no spodnie to mam... To mam trochę spodni. Duży wybór. I letnie, jesienne i zimowe. No bo wie pan, no, są cztery pory. No jasne. I teraz do tego pana zwracam się, i co mówił też, że prezesy muszą mieć furę, bo jest prezes. Ja wychodzę z tego założenia. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jeden ma Audi Q7. No o furach to może pogadamy kiedyś indziej, panie Jacku. No. Dzisiaj rozmawiamy o ciuchach, okej? Okay? Tak. No dobra, okej. Okay. No więc tak, i jeszcze raz powiedziałem, że ja idę, moje zakupy w sklepie trwają od 15 do 20 minut. O, to jest dobre teraz pytanie, pan tutaj mnie prowokuje, dziękuję panu bardzo. No właśnie, pani Basiu, ile powinny trwać zakupy, kiedy szukamy dla siebie czegoś nowego? No, trudno by mi było powiedzieć, ile powinny trwać tak... Średnio, ponieważ to jest bardzo indywidualna sprawa. Pozwolę sobie dodać jeszcze tutaj jedną rzecz, o której nie miałam możliwości wcześniej wspomnieć. Zanim zrobimy tak naprawdę wypad na zakupy, powinniśmy wiedzieć tak naprawdę, po co idziemy. Bo bardzo często jest niestety tak, że my po prostu idziemy na zakupy. Tak? I tyle. I wynika z tego właśnie to, że wracamy z naręczem rzeczy, których albo nie potrzebujemy, albo tak jak wcześniej wspomniałam, są kupione bardzo spontanicznie. Ja wiem i pewnie tutaj część pań w tej chwili się zastanawia, jak to jest możliwe, ponieważ zakupy takie zadaniowe, że idę właśnie teraz kupić spodnie i właśnie z nimi wracam do domu, są rzeczą często niewykonalną. Natomiast jeśli przejrzymy tą szafę, uporządkujemy ją tak, że będziemy wiedzieć, co się w niej znajduje i zrobimy, uwaga, listę zakupów. To coś, do czego namawiają nas wszyscy specjaliści w kwestiach robienia zakupów w sklepie spożywczym. Z taką listą do sklepu spożywczego chodzę. Dokładnie. I teraz ja namawiam do tego, żeby zrobić dokładnie to samo przy zakupach ubraniowych. I ja nie mówię, że mamy iść raz w tygodniu na zakupy ubraniowe i tam właśnie mieć przy sobie taką listę, tylko robiąc przegląd swojej szafy i wyrzucając rzeczy, które są w złym stanie, są często nienoszone przez długi bardzo czas, nie pasują do nas, nie lubimy ich z jakiegoś powodu, te wszystkie rzeczy powinny z tej szafy zniknąć. I w trakcie... robimy właśnie coś w rodzaju takiej listy. Ona nie musi być napisana bardzo, bardzo szczegółowo, ale mniej więcej, z grubsza, żebyśmy wiedzieli, co mniej więcej w tej szafie byłoby nam potrzebne, żeby ona stała się ciekawa i żeby nam pasowała. I wtedy idziemy na takie zakupy właśnie z taką listą. No i właśnie teraz, ile takie zakupy mogą trwać? No, to, tak jak powiedziałam, bardzo indywidualna kwestia. Natomiast przestrzegam przed kupowaniem bluzki, jeśli idziemy po spodnie i tak dalej, tak? Raczej starać się szukać, nie chcę powiedzieć do skutku, ale gdzieś bardziej skupić się na tym, żeby faktycznie... Jeżeli idę z zamiarem kupienia bluzki, tak, to kupić tę bluzkę. Tak, chyba że na liście gdzieś tam również znajdowały się spodnie, no to też możemy sobie na nie pozwolić. Natomiast jeżeli brakuje nam faktycznie jakiejś koszuli i to jest naszym głównym celem, to chodzi o to, żeby po prostu nie wrócić z butami czy z torebką, ponieważ właśnie z powrotem zagracamy tą szafę. No właśnie, i teraz zapytam panią, a przedtem odbiorę jeszcze telefon. Dobry wieczór.
rozłączyło nam się. Bardzo szkoda, bo tutaj chętnie dzisiaj wysłuchamy Państwa opinii, wątpliwości. 618-654-654 do 22. Przyszedł też mail od słuchacza. Ja go przeczytam w ostatnich 10 minutach, o ile będę pamiętał. Mam nadzieję, że tak. No bo jest to taki bardziej może dowcip związany z nie mam co na siebie włożyć. To w ostatnich 10 minutach. Natomiast przypominam, że rozmawiamy o tym, jak się ubierać, żeby szafa nie była po prostu zawalona czymś, czego nie nosimy. Pani Basiu, to proszę powiedzieć, jakie może dziwne pytanie, bo nie jestem już człowiekiem bardzo młodym, czasami na te zakupy chodzę, a teraz zadam takie pytanie. Kiedy powinniśmy iść do sklepu po nowy ciuch? Przede wszystkim wtedy, kiedy na pewno czujemy już, że czegoś nam brakuje, no to jest pierwszy symptom. Czyli zużyły się tam jakieś tam tak, część z garderoby. Tak, ale właśnie tutaj gdzieś ten przegląd szafy pozwoli nam przyjrzeć się każdej rzeczy z osobna. Bo często tak jest, że robiąc pranie, składając te rzeczy, nie przyglądamy się w trybie codziennym, zapominamy, żeby na chwilę się nad tymi ubraniami zatrzymać. Więc od czasu do czasu przyjrzeć się po prostu zawartości tej szafy. Jeśli widzimy, że rzeczy są sprane, że mają, nie wiem, coś jest powyciągane, tak? Bo to też się niestety zdarza często z koszulkami, t-shirtami, czy poprzecierane, no to są na pewno pierwsze rzeczy, które należy wymienić, tak? No to bez zastanowienia powinny one niestety opuścić naszą szafę. I to jest ten moment, kiedy uzupełniamy ją na nowo, jeśli te rzeczy faktycznie są nam potrzebne. A pochwala pani takie kupowanie ciuchów na okazję? Zaraz do tego wrócę, pytania odbieram telefon. Dobry wieczór. No, mamy dzisiaj pecha. Czy pochwala pani kupowanie ciuchów na okazję? To znaczy, nie mówię o jakimś ślubie, ale no, skromniejsza uroczystość rodzinna, czy w pracy, i ja specjalnie na to kupuję ciuchy. Tak, oczywiście, to jest jak najbardziej dopuszczalne. Jeśli faktycznie niczego w tej chwili w swojej szafie nie mamy, co tutaj wypełniłoby nam to odpowiednio, to jak najbardziej możemy przed tą okazją wybrać się do sklepów i znaleźć coś, co będzie najbardziej odpowiadało. Trochę tutaj wrócę do tego spostrzeżenia chyba z pierwszej rozmowy, jeśli dobrze pamiętam, że dzisiaj możemy nosić wszystko. Absolutnie zgadzam się i pełen eklektyzm dzisiaj w XXI wieku, ale nie możemy do końca zapominać o pewnych zasadach. Dobrze, otwieram telefon. Dobry wieczór. Halo? Halo, halo. No, jesteśmy na antenie, słuchamy pana. Proszę pana, ja tak ogólnie chciałem się do rozmowy króciutko włączyć. Zachęcamy, tak. Tak, proszę pana, jedną kwestię chciałem poruszyć, tego tutaj doradzania w kwestii zakupu. Proszę pana, no nie każdy z ludzi posiada ten gust i nie zawsze o nim wie i nie każde jego zakupy w oczach innych ludzi są trafne. A druga sprawa, jakość produktów. Proszę pana, ostatnio lubuję się w markowych rzeczach, ale jak to powiedzieć, oryginalnie produktowych. Proszę pana, nie mogę dostać oryginalnych damskich dżinsów, załóżmy dla dziewczyny, 100% bawełna. Wszędzie są z dodatkiem jakiegoś elastyku, jakiejś chemii chińskiej. Co się dzieje z produktami przychodzącymi kiedyś, w dawnych czasach, przez Pewex, jakieś, wie pan, typowe oryginalne mustangi amerykańskie, oryginalne bawełniane, oryginalne skórzane buty. Gdzie to wszystko jest? Tylko jest masówka, która się nie nadaje, po jednym praniu jest do wyrzucenia, proszę pana. I kupywanie tego będzie w koło napędzane przez producentów i tego nic nie zmieni. I tyle chciałem i dziękuję, kłaniam się uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy pani podziela ten pogląd o jakości produktów dostępnych w sklepach? Niestety tak. Niestety duża ilość ubrań, z którymi spotykamy się na co dzień, z tej właśnie tak naprawdę oferty tej szerokiej, takiej bardziej dostępnej, no to niestety bardzo duża część tych ubrań nie jest najlepszej jakości. Gdzieś między wierszami pani mówi o umiarkowanych cenach produktów, tak? Troszkę tak, dlatego że w pewnym sensie no, ta cena sugeruje nam, że nie jest to najwyższa półka jakościowa. W związku z tym... Chociaż słuchacz zaznaczył, że szuka markowych produktów, czyli szuka chyba tych drogich, nie? Tak, jeżeli faktycznie je znajduje, to na pewno będą lepsze jakościowo rzeczy. I jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. No wreszcie kobieta dzwoni, dobry wieczór. No powiem coś dziwnego, bo ja na przykład szukając butów dla siebie na lato, szukałam właśnie bardzo długo szukałam damskich sandałów dla siebie, no i w końcu poszłam do działu męskiego i kupiłam tam męskie sandały
które są najwygodniejsze na świecie. Później z kolei szukałam spodni. I też zrobiłam to samo. Okazało się, że męskie spodnie, to nie znaczy, że ja mam męską figurę, broń Boże, ale były jak najbardziej wygodne i jakościowo były o wiele lepsze niż nasze kobiece. Mhm. I taki wniosek z tego mi się nasuwa, że mężczyźni mimo wszystko kupują wygodę, a kobiety kupują właściwie wygląd, czyli elegancję, czy potrafią się cierpieć, żeby ładnie wyglądać. Ja do takich osób nie należę, wolę wygodę. Ale może no, też pani, ja pani zupełnie nie znam, ale teraz zaryzykuję twierdzenie, jeżeli byśmy teraz dalej poszli, interpretując pani zakupy, że może się okazuje, że pani tak naprawdę, tak psychicznie jest, przepraszam za wyrażenie, taką chłopczycą. Nie, absolutnie nie. Czyli znaczy, idzie pani, to tutaj rozumiem, że generalnie chodzi głównie o wygodę, tak? Czyli to jest tak, bardziej to niż to, że... I tutaj... Znaczy, na tym spodnie, oczywiście parę poprawek zrobiłam, to fakt, mm-hmm. nie? Ale jeżeli chodzi o tam długość, troszeczkę musiałam w pasie wszyć, ale generalnie są wygodniejsze i wygodniejsza odzież jest męska, aniżeli damska. Ja mam zawsze problem z tym, żeby dobrać coś, oczywiście jest ładne, fajne, skompletuję, przymierzam, jedno pasuje, drugie nie pasuje, bo jedno pije, drugie uciska, mm-hmm. albo coś innego tam jeszcze jest. I to jest właśnie takie, mi się wydaje, że tu jest taki troszeczkę nie tak. Ja osobiście uważam, że nie ma ograniczeń, tak? Wszystko, co sobie możemy wymyślić w XXI wieku jest dopuszczalne i to, czy pani kupi swoje ubrania w dziale damskim czy męskim, dla mnie nie jest absolutnie żadnym problemem. Jeśli pani się w tym dobrze czuje i to jest z panią zgrane, to jest absolutnie najważniejsza rzecz. Te sandały akurat nie wyglądają na męskie, nie? No, to już tak poza tym, nie? Rozumiem, no. Ale to ja rozumiem, znaczy nie chcę też tutaj iść w stronę tylko i wyłącznie wygody, bo ja nie jestem też zwolenniczką wygody ponad wszystko, natomiast to musi być gdzieś wypośrodkowane pomiędzy wygodą, znalezieniem w tym wszystkim siebie, a także tym, żeby wyrazić to, co chcemy wyrazić, tak? Tak. Ostatnio tak jeszcze dodam właśnie odnośnie jakości, co pan poprzednio mówił, że kupiłam ostatnio kurtkę puchową, elegancką, damską, śliczna. Naprawdę spełniała wszystkie moje warunki i kieszonki ukryte i tak dalej, i krój taki damski typowo. Mhm. No wszystko. No ale wyszłam na dół, jak było 0 stopni i się okazało się, że zmarzłam. Mm-hmm. Więc ona po prostu... I to jest... Ja widziałam, że tam, bo one były ładne, te kurtki, jak chyba pierwsza świata dostawa, dziewczyny też kupowały. Mm-hmm. No i nie wiem, czy... Ja po prostu chyba odniosę, zwrócę, bo ona nie spełnia tego najważniejszego, bo chciałam właśnie mieć ciepłą kurtkę. Bardzo ważna rzecz. I się okazało, że ona nie jest zimowa, a jest chyba, no wiem, mm-hmm. na lato. Tutaj chwycę panią za to, co pani powiedziała, ponieważ bardzo, bardzo istotną rzeczą jest to, jeżeli coś z jakiegoś powodu nam nie pasuje i szybko się zorientowaliśmy, że z jakiegoś powodu to nie sprawdza się tak, jak się tego spodziewaliśmy. Jeśli mamy metki, mamy paragon i sklep przyjmie nam ten zwrot, zróbmy to jak najszybciej, ponieważ te szafy później są bardzo często wypełnione rzeczami, których z jakichś powodów nie odnieśliśmy, właściwie nie wiemy dlaczego, no i leży. Czyli mówi pan, jeden powód wystarczy, żeby to odnieść. Jeżeli nam z jednego powodu nie pasuje... Jeśli mamy możliwość, absolutnie tak. Powód. No jasne, oczywiście. Tak, oczywiście. Bardzo pani dziękujemy. Jeszcze, proszę państwa, jest szansa 618-654-654. Ja jeszcze wrócę do tego słuchacza, do tej słuchaczki, która właśnie dobrze się czuje w męskich ciuchach. Pani to pochwaliła, mówiąc, że jak tak się czuje dobrze, to okej, nie trzymajmy się sztywno pewnych zasad. Natomiast mam pytanie, czy to samo pani powie mężczyźnie, który świetnie się znajduje w damskich ciuchach? Ja to powiem każdemu, bez względu na to, kim jest i w jakich ubraniach będzie chciał się w jakie ubrania będzie chciał się ubrać, ponieważ dla mnie najistotniejszym jest to, czy ten człowiek dobrze się czuje ze sobą. Dla mnie najistotniejsze jest to, co on myśli na swój temat i czy inni odbierają to, co on chce wyrazić. Jeżeli jest dokładnie tak, to on może założyć, co tylko będzie mu chodziło po głowie. Problem polega na tym, że my bardzo często mówimy, że zakładamy coś na siebie i w tym nam jest wygodnie,
A z drugiej strony potem dziwimy się, że ktoś nam powiedział, że wyglądamy na 10 lat starzej, że jakbyśmy byli troszkę niewyspani i tak dalej, i tak dalej. I dziwimy się temu. W związku z tym, okej, wygląda z jednej strony, ale z drugiej strony musi być też to, żeby ten strój wyrażał to, co naprawdę, na czym nam zależy. I o to właśnie chcę zapytać. Rozumiem z tego, że jednak nie jedynym kryterium powinno być to, że ja się dobrze czuję. Tak. Tak. Jednak jest potrzebne spojrzenie takie troszeczkę z boku na siebie. Dokładnie tak. I to jest właśnie to jak mają mnie widzieć inni. To jest ten punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle zacząć pracować w jakikolwiek sposób nad szafą i robić później efektywne zakupy. To musi być kompromis pomiędzy tym, żebyśmy się czuli dobrze ze sobą w tych ubraniach, w sensie wygody, i właśnie pomiędzy tym, aby wyrazić to, na czym nam zależy. Tak, żeby właśnie, tak jak pan powiedział, spojrzeć z boku i mieć pewność, że faktycznie wyrażamy to, co byśmy chcieli. A pani Basiu, czy dobrze się ubrać gustownie i dobrze się czuć w tym ubiorze, to znaczy drogo się ubrać? Nie, absolutnie to nie o to chodzi. Oczywistą jest sprawą, że tak jak tutaj wspomnieliśmy, pewnego rodzaju ceny wyznaczają jakość. I to jest tylko kwestia tego wyboru. Po prostu są osoby, które będą decydowały się na niedrogie ubrania i po prostu je wymienią po jakimś tam czasie, kiedy one zaczną wyglądać na zużyte. To może mieć plus, jeżeli jestem osobą, która na przykład lubi zmieniać swój image. Tak, oczywiście. Jak najbardziej. To jest wtedy jak najlepszy sposób. Ale też są osoby, które po prostu wolą, żeby to było świetne jakościowo, mogą wydać na to większe pieniądze i zmienność nie jest dla nich najważniejszym elementem. Wręcz taka stałość manifestowana, tak? Jak najbardziej, tak. Ta ponadczasowa klasyka. Dobrze. Co pani widzi na ulicy? Czy przyłapuje się pani w ogóle na tym, że, bo podejrzewam, że tak, że jest to rodzaj takiego zboczenia zawodowego, że idzie pani ulicą i taksuje, ocenia, aha, fajnie się ubrał, nie fajnie, tak, tu podeszłabym, powiedziałabym mu coś. To straszne, co teraz powiem, ponieważ, no jakby, tak jak pan powiedział, no trudno się pozbyć takiego sposobu myślenia, ale domyślam się, że osoby, które ze mną się spotykają, często właśnie łapią się na tym, że zastanawiałam się, jak się dzisiaj ubrać na spotkanie z tobą, ponieważ wiem, że pewnie na mnie w ten sposób spojrzysz. No gdzieś jest taki sposób myślenia, że no stylista pewnie chodzi i wszystkich ogląda od góry do dołu. Owszem, no to tak trochę jest, że ja się temu przyglądam, natomiast to nigdy nie jest wyrwane z kontekstu, tak? To, że ja stwierdzę, że ta osoba może mieć dzisiaj zestawione górę z dołem w dziwny sposób, to może być moja subiektywna ocena, która przejdzie mi przez myśl, ale żeby móc w pełni to ocenić, chciałabym z tą osobą porozmawiać i zastanowić się tak naprawdę, czy to jest tylko moja subiektywna ocena, czy ona naprawdę chciała coś przez to wyrazić. I to jest wtedy pełen obraz. Ja nie oceniam tylko i wyłącznie przez pryzmat tego fajne, niefajne. A zdarza się pani tak nawet odruchowo oceniać ludzi na ulicy, że się podoba, nie podoba pani? Zdarza mi się, ale to nie jest na zasadzie takiej statystyki. Bardziej robię to po to, żeby ćwiczyć po prostu najnormalniej w świecie. Przyglądam się, oceniam sylwetki, zastanawiam się, w czym ta sylwetka dobrze by wyglądała. A ogólnie dobrze się ubieramy? Widzi pan jakieś zmiany, jakieś tendencje, większą troskę o ten nasz wizerunek kreowany przez strój, czy nie? Widzę zmiany i to chyba jest... To wszystko idzie w fajnym, dobrym kierunku, z całą pewnością. Mamy jeszcze co nieco do zrobienia. Nie chcę powiedzieć, że już jest świetnie, ale... Ale widzę pozytywne wiatry w tym i na pewno to będzie to będzie szło w dobrą stronę, ponieważ coraz więcej tak naprawdę jest i programów, i jesteśmy gdzieś tam bombardowani. Z jednej strony pewnie jest to denerwujące, że ciągle widzimy jakieś reklamy, jakieś magazyny, to wszystko bije nas po oczach, ale to powoduje, że gdzieś zaczynamy się interesować po prostu tym tematem i jest szansa na to, że wybierzemy wtedy dla siebie coś, co będzie dla nas najcenniejsze. To z tego punktu widzenia cieszę się, że coraz więcej tak naprawdę tych elementów w przestrzeni się pojawia.
Za chwileczkę wrócę do jeszcze próby podsumowania naszej rozmowy, natomiast obiecany mail z dowcipem naszego słuchacza, no taki może luźno związany z naszym tematem. Mąż wraca do domu wcześniej niż zapowiadał i zastaje żonę w łóżku nieubraną. Na wyrażone przez niego zdziwienie żona odpowiada: ano, nie mam się w co ubrać. Poruszony tym stwierdzeniem, mąż otwiera szafę i mówi: w ciągu ostatniego miesiąca kupiłaś tę sukienkę, te i te, dzień dobry panu, te i następną też. Pełna szafa. Z pewnych pojedynczych zdań, które tutaj padły, tak sobie składam taki wniosek końcowy, może nieprawdziwy, że zaryzykuję takie twierdzenie, że jednak chyba mężczyznom łatwiej odnaleźć ten swój wizerunek, łatwiej się ubrać. Nie wiem, czy to taka nasza specyfika myślenia i postrzegania samego siebie i dbałości takiej czy innej, czy się mylę? Ja sobie myślę tak, że przede wszystkim ubrać się wcale nie jest aż tak trudno. I to nie jest związane z tym, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. Po prostu to jest kwestia jakiejś odrobiny tak naprawdę pracy nad tym. I wtedy mężczyźni się po prostu tym mniej przejmują. Pewnie dlatego to wydaje się być dla nich łatwiejsze. Kobiety bardziej się temu przyglądają. Odbiorę jeszcze jeden telefon. Mhm. Ostatni, naprawdę dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. No proszę mnie króciutko, proszę pana. Króciutko do programu. Pytanie. Co jest ważniejsze na co dzień? Czy wygląd, czy wygoda ubioru? Dziękujemy panu bardzo za to pytanie. Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie będzie dobrą pointą naszej audycji. Tak, kompromis. Pomiędzy wygodą, pomiędzy wyrażeniem siebie, to musi być gdzieś po środku. Ile będzie tej proporcji, to już jest bardzo indywidualna sprawa, ale uważam, że ani w jedną, ani w drugą stronę nie należy przesadzić. Spróbujmy to pogodzić, proszę państwa. Mówimy, kończąc naszą rozmowę, z Basią Józef jak stylistką. Dziękuję pani za wizytę w studio. Bardzo dziękuję. I proszę państwa, taki zupełnie nieotwarty wątek tej rozmowy o ubieraniu się, to rozmowa o tym, że strój potrafi wiele w życiu zmienić. I być może o tym już wkrótce z panią Basią znowu się spotkamy, by o tym właśnie porozmawiać. Dziękuję pani za wizytę w studio. Jeszcze raz dziękuję. Żegnają się realizator audycji Rafał Polacki, autor Rafał Regulski. Długi weekend, znaczy długi, no normalny weekend przed nami. Spotykamy się w Rozmowie po Zachodzie dopiero w poniedziałek. W imieniu Agnieszki Gulczyńskiej już teraz zapraszam. A teraz mówimy razem z panią Basią. Dobranoc. Dobranoc. Baby, I've always been a lover and a fool, like a forest fire. You light it and I get excited till we fall in love.